Dobra, witam serdecznie. Otworzyłem sobie aż okienko, dlatego że taki fajny, przyjemny chłodek leci. Ponieważ dzisiaj jest taka trochę do dupy pogoda, kurde, pada deszcz. Więc dobra, postanowiłem w sumie, że zabierzemy się teraz za poziom nowej postaci, którą sobie teraz właściwie poznamy. Bo następny poziom będzie wymagał tego, żebyśmy mieli już odblokowaną tą postać, tak więc wpłyńmy i poszukajmy teraz. Gdzie to było? To było chyba tu. Tak, to tutaj było. Tak jest. Czarownica ma jeszcze prawdziwego asa w rękawie. Aż 2 tuziny nosorogów były potrzebne, by pojmać tę wielką kulę futra, więc nie spodziewaj się żadnych promocji. Jak sobie chcesz. Zresztą szturcha, a nie go patykiem, to świetna rozrywka. Skąd ty bierzesz te wszystkie klejnoty, Spyro? Nie wierzę, że znajdujesz je tak po prostu na ziemi. Powiesz? Nieważne, grunt, że są już moje. Pierwszy orzeźwiający powiew wolności. Z pokorą zranionego wróbla kłaniam się swemu szlachetnemu wybawcy. To nic wielkiego, stary. Tak! W końcu to przecież ja cię wypuściłem. Oż ty bezczelny, chciwy, obłudny, złodziejski niedźwiedziu! Chwileczkę! Może jeszcze raz? Co najmniej. Czy w najbliższej przyszłości uczynisz mi ten zaszczyt i odwiedzisz mnie jeszcze raz? Tak, jasne. Tak, moi drodzy, odblokowaliśmy naszego nowego przyjaciela, którym teraz będziemy grać, czyli jest to Yeti Bentley. No i co, zaczynamy sobie następny poziom. Placówka... Tak, placówka Bentleya. Ruszamy z koksem. Zobaczmy, co tam ciekawego będzie skrywał ten poziom. Chętnie pomogę ci w misji, Spyro. Ale najpierw muszę sprawdzić, co z moim młodszym bratem. Obawiam się, że podczas mojej nieobecności wpadł w tarapaty. Może tak będzie, Bentleyu. Dobra, ile mam tutaj? 600 klejnotów oraz 3 jajka. Powiem tak. Gameplay Bentleya jest następujący. Jak widzicie, X-em możemy sobie skakać, kukiem uderzamy tą lodową maczugą, kwadratem robimy coś takiego, trójkątem nie robimy nic. A, dobra, możemy sobie coś takiego zrobić. Jest to moja w ogóle ulubiona postać, dlatego że lubię Bentleya chociażby za jego charakter, jak i to, że jest on bardzo silną postacią. Tak jak sami zresztą widzicie. Dobra, idźmy do przodu. Wspaniale byłoby, gdybyś mógł rozwalić ten głaz. Wystarczy solidnie przewalić. Okej, nie ma problemu. Mówisz, masz. Zaraz przywalę w ten głaz. Okej, pyk, pyk, pyk. Bardzo dobrze. Oj, ciebie nie chciałem uderzyć. Ale ciebie tak. Tak więc nie bądźcie zdziwieni liczbą klejnotów, że jest tutaj 600. Ponieważ uwierzcie mi, ten poziom nie jest długi. O czym zaraz się przekonacie. W sumie to już zaraz będziemy mieli stówkę, a dopiero co poziom zaczęliśmy, tak więc sami widzicie, jak to mniej więcej wygląda. O, 122 już mamy. A my dopiero co poziom zaczęliśmy. Jeśli zakręcisz maczugą i odbijesz nią śnieżkę w stronę gongu, dach może się zawali. O, igituwa. I teraz spadł oczywiście sopel. No to chciałem powiedzieć.
Brian. O, chyba ktoś się tutaj najadł. Dobra, więc teraz posłuchajmy sobie może muzyczki, a ja tutaj się, że tak powiem, w klimat trochę wkręcę. Ja bardzo lubię klimat tego poziomu, dlatego wy sobie posłuchajcie muzyczki, a ja się teraz skupię. Mówmy się tak, bo naprawdę motyw muzyczny metla jest bardzo fajny. No, 215 już mam, a my dopiero co niedawno poziom zaczęliśmy, więc to jest naprawdę, kurde, trochę smutne, ale z drugiej strony rozumiem to, bo po prostu nie chcieli może za długiego poziomu robić. Ja to jak najbardziej rozumiem i szanuję, jeżeli chcieli po prostu zrobić taki, o, poziom, żeby po prostu był, wiecie, o, 310 już mamy. Wiecie, poziomy postaci nie muszą być nie wiadomo jak długie. Mogą być nawet naprawdę krótkie, byle żeby po prostu były i miały jakikolwiek sens. Znowu to samo. A nie, chyba nie. A może? Może trzeba będzie znowu w gąk uderzyć. Świetnie! Założę się, że tym razem wywołamy lawinę! No to żeście lawinę ładno wywołali. W ciul. O, i mamy kolejny punkt umiejętności, bo żeśmy zrzucili skrzynkę. Nice. Karol. Och, Karol. Przypomina mi się ten, piosenka, jak ona miała Kukulskiej. Och, Karol, Karol. Tak jakoś mnie wzięło na wspomnienia. Hity, że tak powiem, gimnazjum. Znaczy, hity gimnazjum. No to były hity, które były puszczane chyba jak ja już byłem w gimnazjum albo jeszcze w podstawówce. Albo to była końcówka podstawówki albo gimnazjum, już nie pamiętam. O kurde, za Śnieżkę zostajemy 10? 411, Jezus Maria, jak to szybko się wbija te klejnoty. Ja pierdziule. Czy to zaraz poziom skończony jest? Jak nic. Kurde, to jest w sumie, tutaj pasowałoby takie stwierdzenie, że to jest poziom, który robi się szybko i na temat, nie? Tak szybko i na temat, bez zbędnego pitolenia. Szybko zrobione. I elements 520, no to sami widzicie, kurczę, jaki to był speedrun totalny z tego poziomu. Ale graficznie soundtrackowo jest po prostu ten poziom piękny, nie? I ogólnie fabularnie, bo ja bardzo lubię postać Bentleya. Mój ulubiony przyjaciel Spyro, nie licząc Sergeant Birda. Chociaż Sergeant Birda kiedyś nie lubiłem, ale jak wiadomo, po latach opinia może się zmienić. O, i gitara. Dzięki, stary. Masz, dorzuć to do swojej kolekcji kamieni. Eryk. No i dobrze. Mamy poziom zrobiony na 100%. Nic dodać, nic ująć. Bardzo dobrze nam poszło.
Dawaj, Spyro, do góry w dół, do góry w dół. Tak jak ten w szkole. Ćwiczymy do góry w dół, do góry w dół, do góry w dół, do góry w dół. Witaj. Pomyślałam, że możesz być głodny. Dzięki. Masz tam może chipsy? Przykro mi, że tak wyszło, ale ostrzegałam cię. Musiałem pomóc Spyro uratować jaja. Nic nie rozumiesz. Jeśli smoki nie zamieszkają znów w tym świecie, cała jego magia przepadnie. To smoki tu mieszkały? Tak, to była ich ojczyzna. Ale dawno, dawno temu czarownica wygnała je na drugi koniec świata. Nie wiedziała, że to one są źródłem całej naszej magii. Może zdołam je przekonać, żeby wróciły, jeśli mnie wypuścisz. Nie mogę. Przykro mi. No cóż, coś nie pykło tym razem w twojej misji, Hunter. No ale jak już wiemy dlaczego w ogóle ten Hunter został uwięziony. Lub łowca. Tyczy się to tego, że po prostu Bianca go uwięziła, dlatego że chciała go ostrzec przed czarownicą, czarodziejką. No cóż, trudno się mówi. To czas na ostatni poziom. Śnieżne świątynie. I to będzie nasz ostatni poziom platformowy, dlatego że potem będzie boss i poziom Sparksa. I będziemy mieli wszystkie poziomy ze świata trzeciego zaliczone, tak więc let's go! Witamy w śnieżnych świątyniach, Spyro. W imieniu lodowych wróżek przyjmij ode mnie specjalną moc na czas całego pobytu w naszym świecie. Ta. Teraz mamy trochę inną moc, dlatego że w momencie, kiedy jesteśmy w tej śnieżnym królestwie, to... Tak? Nie, w śnieżnej świątyni. To teraz nie będziemy mogli ziać ogniem, tylko ziać lodem, więc będziemy mogli zamrażać naszych przeciwników. W ogóle, jeżeli chodzi o ten poziom, to mam taką ciekawą historię, bowiem... Kiedy pierwszy raz zagrałem, to słyszałem ponoć o czymś takim jak paradoks w grach. I to było coś takiego, że ten paradoks wychwycał, że grasz na pirackiej wersji gry. I historia, jeżeli chodzi o Spyro 3, już znacie piracką, że za czasów, kiedy Insomniac było bardzo mocno restrykcyjny, jeżeli chodzi o piractwo, to oni instalowali taki patch, który zmieniał ci grę o 200 stopni, czyli o 200%, sorry. Czyli praktycznie chodziło tutaj o to, że na przykład w pierwszym świecie pojawiła się z dupy Zoe, która ci mówiła, że grasz na zhakowanej grze. I bardzo często gra robiła takie figle migle, które powodowały, że mogło to się jakby różnie skończyć źle. I też powodowało to... Oj, czekajcie, pada deszcz? Nie, dobra, nie pada deszcz, bo ja się boję, że będzie burza i wywali mi prąd, czego bardzo bym nie chciał. No i co? I było coś takiego, że ta wróżka Zoe powiedziała ci, że grasz na zhakowanej gierce, no i przez chwilę myślałem, że te oto postacie, które tutaj, z którymi teraz będziemy gadać, czyli te pingwiny, posługiwały się w oryginalnym Spyro 3 językiem paradoksu, czyli takim przez syntezator mowy. Jak się okaże, prawda będzie zupełnie inna, ale tutaj niestety tego nie usłyszymy, bo dopiero to usłyszycie, kiedy będziecie grali w oryginalnego Spyro 3. A teraz przejdźmy do poziomu. Jakiś niedźwiedź sprzedał nam laserowy system do obrony przed nosorogami, ale przez te płetwy nawet go nie włączę. Za to ty bez problemu się nim posłużysz. Po prostu wejdź do środka, a jak skończysz, wciśnij akcję, żeby wrócić. Okej, nie ma problemu. Już wiem nawet o kogo chodzi. Tu chodziło o tego, Moneybugsa. No i gitara, o to chodziło. W ogóle muzyka w tym poziomie, jak i sama grafika i klimat tego poziomu jest po prostu piękny. Bardzo lubię i bardzo szanuję ten poziom. Ale to mówię, to jest oczywiście moje zdanie. Wy możecie się oczywiście jak najbardziej wyrazić w sekcji komentarzy, do czego oczywiście zachęcam. 87, więc gitara. Lecimy do przodu.
że będziemy mieli ponad 100. Bardzo fajnie. Okej. Tutaj nic nie mamy. Więc zobaczmy, co tutaj będzie ciekawego u góry. Się zamrozimy, gościu, ty zginiesz. Idziemy do przodu. Chociaż... A w tamtą stronę nic nie było też? Mi się coś tak wydaje, że coś było. A, tam jajo jest. Dobra, to dobrze, że pamiętałem. Ouuu, a tylko jak ja się tam dostanę? A dobra, chyba już wiem jak. No przecież. Jak ja bym mógł się dostać? Przecież tak się mogę dostać. O, jest kurde bałwan. Bałwanisko jedne. Bałwanisko, ślisko. Jezu, jak ja go nie lubiłem. Za dzieciaka, znaczy za dzieciaka, Jezu. Jak pierwszy raz poznałem Spyro Trójkę, to on mnie tak denerwował, że to jest głowa mała. Nie lubiłem tego przeciwnika. Ale miał śmieszne animacje. Przynajmniej w wersji oryginalnej. Śmieszne odgłosy z siebie wydawał. Getzel. A Jezu, Getzel, Cecil. No nie płacz. Przepraszam, że pomyliłem twoje imię. 99. Dobra. Teraz pyk, pyk. 264. No patrzcie, kurde, to jest kolejny taki krótkawy poziom. Bo chyba mi nikt nie powie, że to jest jakiś długi poziom. Może ma i dużą liczbę klejnotów, ale nie powiedziałbym, że jest długi. Eustachy i ja rywalizowaliśmy o ulepi najlepszego bałwana, gdy czarownica ożywiła je zaklęciem. Od tego czasu panoszą się po okolicy, budują mury ze śniegu i przysparzają kłopotów. Kurde, on z Eustachem rywalizował. Czajcie to? To pewnie był ten Eustachy Motyka ze Hojraka. Ja pierdzielę. Ale łączymy uniwersa. Okej. Okay. To było easy. Sorry. W sumie może podejdę do jednego bałwana i wam pokażę jakie są animacje tego bałwana, bo to jest po prostu coś niebywałego. Coś pięknego. O, 50. Ale fajnie, 50 żyć. Jest na pewno o wiele więcej niż w oryginale. Byłoby ci się dostać do tamtego celu, gdybyś miał na czym stanąć. No ale już niestety twoje zdanie jest dosyć nieaktualne, bo już udało mi się to zrobić. 346, Jezus Maria, ale szybko te klejnoty tu wbijam. Niestety w czwartym świecie tak nie będzie kolorowo, bo tam w czwartym świecie już zostają takie trochę dłuższe poziomy. Chociaż nie, będzie chyba jeden krótszy. Dobra, to teraz podejdźmy, specjalnie dla was pokażę tą animację. Gdzie jest ten bałwanisko? Oślisko. No, mieliście, kurde. Hashtag beczka. Hashtag beka beczunia. Mogliście się teraz pośmiać z tego, jak mnie bałwanisko porobiło oślisko. A teraz spłoniesz za to. Ta zniewaga krwi wymaga. I Alo Benz. Dobra, to weźmy tutaj, oczyśćmy teren i zaraz polecimy na tą rundę bonusową. Tu dzikie słonie są, kurcze. To wszystko jest takie dzikie. Dzikie, niewyżyte. Czy to jest 196, dobra. O. O Jezu, jest i on. Też chyba chce wyjść z tego poziomu, jak ja go widzę. Nie no, po prostu nie zdzierżę Moneybugsa. Jak ja go za każdym razem widzę, to mam ochotę, kurde, nie wiem, grę wyłączyć. Ale niestety muszę przeżyć, bo to jest postać, która już jest od dawna w tej serii, więc muszę się pogodzić czasami z porażką. Moją porażką jest to, że ja kiedykolwiek go poznałem, więc...
580, patrzcie, kurde, już na mnie dużo zostało. O, Jasper. O, i stówka. Łe, to nieźle, stówka. Panowie i panie, proszę państwa, panie i panowie, chłopcy i dziewczęta. Czy to jest easy już? Gdzie teraz? Czy tam nic nie ma? Co ty mi, kurde, Sparks trolujesz? Co ty mnie trolujesz, ty? Ale deszczyk sobie pada, to tyle dobrze. Jeżeli byłaby burza, to dopiero bym, kurde, panikował. A jak jest taki deszczyk, to... to nie ma nawet co panikować.